Justyna Wojciechowska, TV Reklama, jest ze mną Krzysztof Zimnok, cześć. Cześć, witam wszystkich. Dawno nie było Ciebie w mediach. Co się z Tobą działo od Twojej ostatniej walki z Krzysztofem Twardowskim? Po przegranej walce z takim zawodnikiem jak Krzysztof Twardowski, gdzie w rzeczywistości on był o kilka klas, nie wiem czy dwie, czy po prostu był słabszy ode mnie, jeżeli przegrywa się z takim zawodnikiem jak Twardowski, to trzeba zakończyć karierę i ja postanowiłem, że nie ma sensu dalej tego robić. Walczyłeś w kategorii junior ciężka. Powiedz mi, czy myślisz, że to była dobra decyzja, że zmieniłeś właśnie tę kategorię? To było tak, że ja w trakcie boleriozy postanowiłem zrobić tą głodówkę, bo mi leczenie farmakologiczne po prostu nie pomagało przez rok czasu i skłoniłem się ku temu, żeby zrobić tą głodówkę i tą głodówką się wyleczyłem i mimowolnie ja wtedy schudłem do 83,5 kilo, nie? Nie, do 86, że tam straciłem 16 ponad kilogramów, bo startowałem ze 103. To było mimowolne, takie, to było naturalne. Ta waga była moja naturalna. Ja wtedy ważyłem gdzieś około 95 kilo i zrzuciłem tam te 4 kilogramy i dobrze się czułem. Wydawało mi się, że dobrze się czułem, ale ring zweryfikował wszystko. Nie? Po prostu nie wytrzymałem tego obciążenia. Skąd taka decyzja, żeby zrzucić tyle kilogramów, żeby podjąć tę głodówkę, no bo to jest chyba hardkor jednak. To było najlepsze 21 dni w moim życiu. O, dlaczego? Zaskoczyłeś mnie teraz. No bo to... To nie było łatwe na pewno. To znaczy, gdyby moja żona nie była w ciąży i była już wtedy w 7 miesiącu i mówiła, że się denerwowała mocno, bo już zacząłem słabnąć, ja bym zrobił to dłużej, ale ze względu na to, że po prostu prosiła mnie i cała rodzina, to zakończyłem tą głodówkę. Powiem Ci, że jestem pełna podziwu. Pytanie, czy wrócisz do ringu? Chciałbym, ale nie wrócę. Dlaczego? Zajmuję się teraz czymś innym. Handluję kawą, mam swoją palarnię i mam ogromne plany z tym związane. A nie, właśnie nie ciągnie Cię do tego, żeby jeszcze zawalczyć? No mówiłem Ci, że ciągnie mnie i że systematycznie trenuję i za każdym razem, jak jestem na takim evencie, to naprawdę chciałbym walczyć, ale postanowiłem i nie będę już walczył. Co myślisz? Tutaj Głowackiego do KSW, ponieważ miał swój debiut. Jak ocenisz jego walkę właśnie na Stadionie Narodowym? Ja widziałem tylko knockout. Knockout na glebie, właśnie chciałem zapytać, jak ocenisz ten knockout? No knockout to wiadomo, to już cały świat tym knockoutem się zachwyca. Knockout z pleców zdarza się bardzo rzadko. Nie wiem, czy ktokolwiek kiedykolwiek coś takiego zrobił. Jemu się to udało i jest podziwiany na dzień dzisiejszy. Wszędzie oglądają ten knockout. To jest po prostu niespotykane. Każdy był w szoku. Właśnie byliśmy na Stadionie Narodowym, oglądaliśmy tę walkę i powiem Ci, że no dał popis naprawdę. No tak naprawdę wyszedł mu chyba tylko jeden cios. Ja całej walki nie widziałem. Nie wiem, jak wyglądał przebieg walki, co się działo. Jak wyglądała stójka, jak się zachowywał w parterze, czy się nauczył czegoś, czy się nie nauczył, czy da radę dalej funkcjonować w tym sporcie, bo to jest zupełnie inny sport, ale ma dobrych trenerów, pracuje w otoczeniu zawodników zawodowych, zawodników MMA, to ma od kogo się uczyć. Artur Szpilka również zawalczył na Stadionie Narodowym z Mariuszem Pudzianowskim. Również tutaj był knockout w drugiej rundzie, walczył z Pudzianem. A jak ocenisz tę walkę? Też nie oglądałem. Widziałem tylko knockout, nie oglądałem całej walki. Wiesz co, tak jak ci eksperci wypowiadają się na temat tej walki, to było tak, że po prostu Pudzianowski niepotrzebnie zaczął boksować ze Szpilką, a Szpilce tak naprawdę
udał się ten knockout. I tylko tyle. I teraz już wszyscy wiedzą, że Pudzianowski nie potrafi przyjąć ciosu, ale w takich małych rękawicach to tak czyste ciosy Szpila mimo tego wszystkiego to dosyć mocno bije, chyba mocno bije, nie? I w takich małych rękawicach łatwo jest znokautować. Walka z Arturem Szpilką była jedną z najbardziej wyczekiwanych pojedynków bokserskich w Polsce. Czy myślisz jeszcze może, żeby kiedyś z nim zawalczyć? No jak kiedyś będę walczył, to tylko z nim. Nikt inny mnie nie zmotywuje do tego, żebym wszedł do ringu czy do oktagonu. Zresztą kiedyś prowadziłem rozmowy z włodarzami KSW, z Martynem Lewandowskim na temat walki z Arturem Szpilką, ale po prostu nie dogadaliśmy się. Wiem, że no mieliście spięcie, tutaj nawet na wywiadach doszło do rękoczynów, można powiedzieć. Powiedz mi, jakie teraz macie stosunki z Arturem Szpilką? Ja go nie widziałem od tamtej pory, także nie mamy żadnych stosunków. Okej. Okay. A za jaką kwotę byś zawalczył z Arturem? Za rozsądną. Nie ma takiej kwoty na dzień dzisiejszy. Padła kwota z dolnej półki, dlatego nie wszedłem z nim do ringu. Do klatki, sorry. A co myślisz o właśnie zawalczeniu Artura Szpilki we Freak Fightach? No teraz fikraty są, że tak powiem, na topie. Artur również wziął udział. Jak on się tutaj odnalazł według ciebie? Według mnie, gdyby temu drugiemu zawodnikowi, jak on się nazywał? Przypomnij mi. Denis Załęcki. Gdyby Załęckiemu nie trzasło kolano, to Szpilka by przegrał przed czasem. Na 100%. Okej. Okay. Na 100%. Bo boksowo walczył zupełnie inaczej niż Mariusz. Chociaż z Mariuszem walki nie widziałem, ale był lżejszy od Pudzianowskiego i był po prostu dynamiczniejszy, a Szpila sam jest dosyć szybkim zawodnikiem i nie lubi szybszych, dynamiczniejszych zawodników od siebie i tutaj jeszcze brakowało tak naprawdę kilku akcji, kilku ciosów i Szpila pewnie by leżał. Ja tak to widzę, no i pewnie by tak było. Na pewno by tak było. Jakiś czas temu wrócił Artur Binkowski, pokazał się w mediach, tutaj cała Polska o nim mówiła. Dużo osób chciało, żeby właśnie zawalczył we Freak Fightach. Miał też propozycję walki, jednak się nie zgodził. Jak myślisz, jak on by się odnalazł? Wiesz co, nie wiem. On dzwonił do mnie na Messengerze z jakiegoś innego konta. Chciał się ze mną spotkać, ale tak naprawdę nie widzę sensu, żeby z nim rozmawiać o czymkolwiek, bo tyle rzeczy się wydarzyło na różnych płaszczyznach i tak naprawdę z perspektywy mojej życzę mu wszystkiego najlepszego i każdy człowiek jest kowalem swojego losu, a Artur Binkowski coś powinien zrobić ze sobą, chociaż jego stan bycia raczej mu tego nie umożliwi. Jest właśnie osobą bezdomną. Bardzo możliwe, że to jest robione z premedytacją, żeby tak to było, bo nie wierzę, że nie ma gdzie się podziać. Na pewno ma. Według mnie to może być. Czy jest właśnie taką osobą z wyboru? To może być ustawka. Aha. Ja tak na to patrzę, a jak jest, nie wiem. Nie, a zresztą jaki jest cel właśnie według ciebie? Jeśli mówisz, że to jest ustawka, jaki to jest cel? Chyba lajki, nie? To jest cel Freak Fightów, z tego co się orientuję, chociaż w ogóle się tym nie interesuję, nie? Ostatnio był gościem specjalnym na MMA VIP, na konferencji. Jak ocenisz jego wystąpienie? Nie wiem, nie widziałem. Nie widziałeś? Nie ocenię, nie. Okay. Tutaj jeśli chodzi o jego kolegę Tasmana, on tutaj chce, żeby właśnie jego kolega zawalczył. Czy myślisz, że właśnie jak zawalczy jego kolega, to jest możliwe, że on również w to pójdzie, że tak powiem, właśnie w te Freak Fighty? Czy to mu się opłaca? Kto to jest? Tasman? Tak. A kto to jest? To jest jego kolega z Londynu. Poznali się właśnie w Londynie i teraz będzie walczył właśnie na MMA VIP. I razem mieszkają na ulicy? No nie.
No właśnie, chodzi o to, że jeżeli mieszkasz na ulicy i chcesz się z tego wydostać, to każda walka na ulicy, która umożliwi zarobienie pieniędzy po to, żeby wynająć mieszkanie i zacząć normalnie żyć, to każdy powinien to zrobić. A jeżeli Artur Mińkowski mieszka na ulicy i nie bierze propozycji z federacji, bo to jest organizacja MMA VIP, jeżeli on nie bierze tej walki, no to czy ty nie sądzisz, że to jest coś dziwnego? Bo gdybym ja mieszkał na ulicy, nie, to bym robił wszystko, żeby się z tego wydostać, chyba że on nie chce. Może odpowiada mu takie życie. Teraz przejdę do Marcina Najmana. Marcin Najman teraz będzie walczył w nowej organizacji Cloud MMA. Będzie walczył z Andrzejem Fonfarą. Nie wiem, czy słyszałeś? Czy śledzisz Marcina Najmana? To znaczy, nie wiem, czy, to znaczy nie śledzę Najmana tak osobiście, co on robi, ale wiem, że ma walczyć z Fonfarą, też mnie to zainteresowało. Mają jakiś zgrzyt, chcą to wyjaśnić, robią to w taki sposób. Kogo obstawiasz? Robią to pod publikę, chcą zarobić pieniądze, ludzie chcą to oglądać, to... Kto ma większe szanse w tym pojedynku według ciebie? No na pewno Fonfara jest zawodowym bokserem i on, ostatnio widziałem z nim wywiad, nie pamiętam kto to prowadził ten wywiad, ale waży około 105 kg, także Najman raczej jest bez szans. A jeśli chodzi o umiejętności Marcina Najmana? Które, bokserskie czy MMA? Zacznijmy od bokserskich może. Bokserskie to raczej ma takie przeciętne, a nawet małe, nie? Bo jako bokser bokserskich umiejętności nie ma za wysokich, bo widać było po jego karierze, że nie odnajdowywał się, nie mógł znaleźć miejsca w ringu, nie stoczył żadnej walki praktycznie jakiejś takiej, żeby można było go podziwiać za jakiekolwiek umiejętności. Jeżeli chodzi o MMA, to ja się na tym nie znam. Nie wiem, na jakich zasadach odbywają się te walki. Mniej więcej wiem, że są obalenia, są kopnięcia, są różnego rodzaju walki w porównaniu na przykład czy to z McGregorem, czy z Janem Błachowiczem, czy z kimś, czy z Mamedem Kalidowem, czy z tymi naszymi zawodnikami, którzy walczą profesjonalnie, no to Marcina Najmana tam nie ma i długo, raczej nigdy nie będzie go widać na tym poziomie, a także tutaj jest raczej typowe bycie Marcina Najmana po to, żeby były lajki, zarabianie pieniędzy na takich typowych frikach, bo sportowo to po prostu jest słaby, ale osobiście ja nic nie mam do Najmana, tylko go oceniam w taki sposób stricte sportowo, nie? A jeśli chodzi o ciebie, czy zobaczymy ciebie w innej formule niż boks? Nie wiem, może na przykład właśnie MMA albo K1? Już mówiłem, że miałem propozycję walki ze Szpilką, ale nie dogadaliśmy się z włodarzami KSW i jak będę walczył, to tylko ewentualnie, już ja nie zrobię kariery, to znaczy nie zamierzam poświęcać kolejnych, nie wiem, 10-5 lat na to, żeby zrobić karierę w MMA, bo to trzeba trenować. Prowadzę swoją firmę palarnię i zamierzam w tym cały czas pracować i to rozwijać, a MMA to mogłaby być jedna walka, chodziło o walkę z Arturem Szpilką, nie dogadaliśmy się i pewnie nie będziemy walczyć. A w jakiej formule byście zawalczyli, gdyby doszło do tej walki? Wtedy były rozmowy, ja chciałem walczyć w małych rękawicach na zasadach bokserskich, ale oni też się nie zgodzili, no to dobra, mówię, to będziemy walczyć w MMA, to nie dogadaliśmy się, jeżeli chodzi o pieniądze. Czyli zawsze coś nie tak było. No tak, propozycja była taka sama jak finansowo, jak 10 lat temu miałem propozycję walki ze Szpilką w boksie. Czyli 10 lat, to jest 10 lat różnicy, wiadomo, że inflacja jest jaka jest i jakby zaproponowali mi więcej pieniędzy, to pewnie bym zawalczył. A według ciebie jak się zmienił ten świat bokserski
po tylu latach. Jak oceniasz teraz właśnie ten świat? Boks podupadł, widać to gołym okiem. Jeżeli chodzi o organizację tych walk bokserskich, to promotorzy sami sobie są winni tego, że to tak się wydarzyło, a nie inaczej. A jeżeli chodzi o KSW i MMA, no to znaleźli tutaj lukę na friki, zaczęli robić te friki i to się zrobiło bardzo mocno popularne. MMA poprzez pracę włodarzy KSW wystrzeliło i są naprawdę, zrobili kawał dobrej roboty przez te x lat. I boks teraz zaczyna znowu odżywać poprzez różnego rodzaju eventy, chociażby zdobycie Mistrzostwa Świata w boksie w wadze Bridger przez Łukasza Różeńskiego. I teraz kolejna gala Andrzeja Wasilewskiego, Knockout Promotion, gdzie wspólnie organizują walkę nie Kliczki, tylko Usyka z Dubois. I dzięki takim imprezom boks znowu wyjdzie do góry. Czy dalej będą to kontynuować? Chciałbym, żeby tak było, żeby boks chcieli trenować młodzi zawodnicy, ale to naprawdę trzeba poświęcić się i naprawdę trzeba ciężko trenować i trzeba mieć odpowiedniego trenera, który poprowadzi, który nauczy, który pokaże, który będzie bardzo, 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 bardzo cierpliwy, ale do tego potrzebni są zawodnicy, którzy pokochają tą dyscyplinę i nic innego ich nie będzie interesowało, tylko będą chcieli zdobywać przede wszystkim medale na mistrzostwach jakiegoś tam makroregionu, na mistrzostwach Polski, będą zdobywać doświadczenie na arenie międzynarodowej, bo to jest najważniejsze, żeby boksować w różnych krajach z różnymi zawodnikami i wtedy po jakichś tam osiągnięciach mogą przejść na zawodowstwo, jeżeli będą potrafili walczyć, jeżeli będą wiedzieli, o co chodzi w ringu, bo żeby pojąć zasadę walki bokserskiej, to trzeba poświęcić kilka lat życia, żeby tego się nauczyć. I tak naprawdę bez takiej podstawowej pracy z dziećmi, z młodzieżą, bez rozwoju. Najważniejsza tutaj jest kwestia trenerów. Jeżeli trenerzy nie będą się rozwijać, boks upadnie i nie będzie boksu. To jest podstawa do tego, żeby boks mógł znowu zaistnieć. I żeby mógł rywalizować w taki sposób, żeby mógł rywalizować na przykład z federacją KSW, gdzie na dzień dzisiejszy będzie to trwało gdzieś tam około 10-20 lat, żeby to odbudować, nie? Jeszcze zapytam o Grondę. Czy oglądasz i jesteś na bieżąco, czy może kojarzysz któryś z zawodników? To znaczy jest tam Balboa, jest ten z Rzeszowa. Kubiszyn, tak. To on wygrał Grondę. Tak. A tak poza tym wiem, że to jest walka na gołe pięści. Szacun, bo to jest naprawdę ciężka sprawa. Czy zawalczyłbyś? Nie wiem, raczej nie. Po co? A co właśnie myślisz o takich zawodnikach, którzy biją się na gołe pięści i tracą dużo zdrowia mimo wszystko? To znaczy, spodziewam się, że to są rozsądni ludzie i wiedzą, co robią, bo to jest naprawdę bardzo ciężki i wymagający sport. I tutaj tak naprawdę tylko i wyłącznie trenerzy bokserscy mogą pokazać im, jak to się robi. Jeżeli trenerzy bokserscy tego nie wiedzą, nie mają doświadczenia, to oni będą tracić zdrowie i ciężko będzie to odzyskać. Bo to naprawdę jest walka na gołe pięści. Dokładnie. Jeszcze zapytam o freak fighty. Który według ciebie zawodnik jest najlepszym właśnie zawodnikiem, jeśli chodzi o właśnie takie freak fighty typowe? Nie wiem.
Nie wiem, nie orientuję się. Ten Denis Załęcki walczył ze Szpilką, ale... Oglądałeś właśnie tę walkę? Tak, bo to była jedna runda. Jakoś tam później nie wykupuję pay-per-view, oglądam powtórki gdzieś tam, jak jeżeli coś się szybko dzieje, bo też jak mi coś się trafi, to po prostu oglądam, nie? A jak nie, to nie szukam tego specjalnie, się tym po prostu nie interesuję. Co sądzisz właśnie o jego kontuzji? Czy według ciebie to była rzeczywiście kontuzja, czy może właśnie chciał po prostu wcześniej skończyć tę walkę? No nie, no ewidentnie stało mu się coś w kolanu. A co o nim sądzisz w ogóle, jako zawodniku? Wiesz co, ja go nie znam, także nie wiem, nie wypowiadam się na temat kogoś, kogo nie znam. Jeżeli wychodzi i walczy i był o krok od znokautowania Szpilki, no to tam pewnie kilka walk na ulicy stoczył, nie? Albo kilkanaście, albo kilkadziesiąt pewnie, nie? Bo tacy ludzie w taki sposób się uczą, nie, walczyć. Zresztą on też trenował jakieś walki, sztuki walki, nie, kickboxing czy karate. Coś chyba takiego. Tak, kickboxing. Tak. Także on też potrafi walczyć i walczył w Grondzie, walczył z tego co kojarzę, na Wotorę chyba. Mhm. Także The War. On jest obitym zawodnikiem i tak naprawdę potrafi chyba walczyć. Z którym właśnie z zawodników takich free fightowych, którzy walczą na galach free fightowych, mógłby się zmierzyć? A nie wiem, nigdy o tym nie myślałem, wiesz? Nie interesuje mnie to. A jeszcze zapytam, czy miałeś może propozycję walki we free fightach? Nie, nigdy. Nie? A to dziwne. No bo jesteś znany, masz bardzo dużo walk ze sobą, wygranych. I myślę, że tutaj powinni się odzywać. Jak myślisz, dlaczego nie masz właśnie propozycji? To znaczy, dochodziły do mnie różnego rodzaju, znajomi moi mnie pytali, którzy mają różnego rodzaju kontakty. Ja po prostu mówiłem, że nie walczę i nie interesuje mnie walka w takich federacjach. I tak naprawdę nikt do mnie dzięki temu się nie odzywał, bo ja gasiłem temat automatycznie. Ja nie walczę i tutaj, żeby ktoś mógł mnie zmotywować do tego... Ale powiedziałeś, że chcesz zawalczyć z Arturem Szpilką. Ja nie chcę. Gdyby ktoś na przykład przyszedł i zaproponował mi, złożyłby mi propozycję, to bym się zastanowił i wtedy... Dobrze, jakby właśnie zaproponowali na Freak Fightach? Z kim? Ze Szpilką? Z Arturem Szpilką. Czy wtedy jednak skusiłbyś się i zawalczył? Tak. Zawalczyłbym. Tylko... Dobrze. Czyli jednak naprawdę macie na pieńku i chcesz po prostu już wyjaśnić i pokazać całej Polsce, że pokazać po prostu tą prawdziwą walkę. Najlepsze by było, gdybyśmy się spotkali na zasadach bokserskich. Bo uważam, żebym to wygrał. Jeżeli chodzi o MMA, pewnie też bym zawalczył z tym, że kiedyś chciałem się zapisać na treningi MMA, ale w Białymstoku nie miałem możliwości, żeby to robić. Także zakończyłem ten temat kategorycznie, chociaż zgłosili się do mnie ludzie, którzy chcieli mnie trenować, ale nie chciałem z nimi pracować, bo nie wyczuwałem z ich strony, że oni mogą to zrobić profesjonalnie na tyle, na ile by mnie to interesowało. W ogóle nie podążam w tym kierunku. Jak trenuję, to trenuję boks i chodzę na siłownię. I robię to 3 razy w tygodniu, w sumie z biegami to wychodzi 5 razy w tygodniu, jak trenuję. A jak wygląda twój aktualny stan zdrowia? Perfekcyjnie. Wszystko dobrze? No nie wiem, tak, ja dobrze się czuję. A ty? Ja też, bardzo dobrze. Czyli w razie czego jesteś gotowy do walki, trenujesz, przygotowujesz się, nie, tylko czekasz na... Nie, ja nie trenuję pod walkę, ja trenuję dla siebie, bo lubię trenować. Chodzi mi o to, że jesteś cały czas w treningu, więc... Jestem cały czas w treningu, jeżeli nie trenuję, to po prostu źle się czuję. Nawet niekiedy wstaję bardzo wcześnie rano, żeby przed pracą się zorganizować i zrobić godzinny trening, czy to bieg, czy to jakieś pompki, czy różnego rodzaju ćwiczenia z samego rana. Ostatnie pytanie, czy podoba ci się na tej gali? Oczywiście. Komu dopingujesz? Najbardziej dopinguję organizatorom i bardzo pozdrawiam Leszka Gorczaka, bo
dzięki jego zaproszeniu jestem tutaj. A czekasz na ostatnią walkę właśnie Kornika z Bombą? Oczywiście. I za kim jesteś? Za Kornikiem, tak? Dobrze? Kornik. No Kornik. Kornik ma wygrać? Nie wiem. Może wygrać Kornik, niech wygra. Także trzymamy kciuki. Trzymamy kciuki za Kornika. Tak, dziękujemy ślicznie.